Ja przez wiele lat zastanawiałem się, oglądając ekspozycję XVII-wiecznych rysunków w Muzeum Narodowym, które z nich mogą być falsyfikatami narysowanymi przez Franciszka Starowiejskiego. Bo on stanowczo twierdził, że sprzedał do zbiorów muzeum 3 prace, które własnoręcznie narysował. Czy umiałby to zrobić? Na pewno tak, bo był znakomitym rysownikiem i znawcą dawnego rzemiosła. Czy to zrobił? Tego pewnie nigdy się nie dowiemy. Z dzisiejszej perspektywy patrzę na Starowiejskiego jako na pewnego rodzaju ikonę czasów PRL-u. Fascynują mnie do dzisiaj zdjęcia przedstawiające artystę i materiały wideo, które pamiętam jeszcze z dzieciństwa, z Telewizji Polskiej, kiedy pokazywano teatr rysowania. Starowiejski wygląda na tych zdjęciach jak Picasso, zawsze z obnażonym torsem bądź w podkoszulku, zawsze z papierosem, eksponujący swoją siłę, męskość i witalność i na dodatek lekceważący wszelkie konwencje. Franciszek Starowiejski, skandalista spod znaku byka, to aukcja, którą poświęciliśmy w całości twórczości najwybitniejszego polskiego plakacisty, mistrza rysunku, wizjonera i wirtuoza autokreacji. Wystawa w Desa Unicum pozwala na prześledzenie różnych etapów twórczości Starowiejskiego i tym samym poznanie oraz zrozumienie jego geniuszu artystycznego. Od wczesnych prac sygnowanych Jan Byk, poprzez ikoniczne projekty plakatów, scenografii, aż po epickich rozmiarów teatr rysowania. Starowiejski, czołowy przedstawiciel polskiej szkoły plakatu, zadziwiał na wielu różnych polach sztuki. Tworzył scenografie teatralne, filmowe, obrazy, rysunki, kaligrafie, a także kolekcjonował sztukę. Największą popularność i uznanie przyniosły mu tzw. teatry rysowania, z których jeden prezentujemy na naszej wystawie. 18-metrowa kompozycja składa się z 9 części i powstała w 1991 roku. Jest zatytułowana Wzloty ukrzyżowanych. Pomiędzy tytułowymi ukrzyżowanymi postaciami Starowiejski umieścił też napis Fecit Manui Satanis. Choć nigdy nie wyjaśnił, o co może chodzić, przypuszczamy, że jest to prowokacja ze strony artysty, który w pewnym sensie sugeruje, że dzieło jest stworzone ręką diabła. Od 1980 Starowiejski zrealizował blisko 30 seansów, w ramach których na oczach zaangażowanej publiczności tworzył wielkoformatowe obrazy. Franciszek Starowiejski jest z pewnością niezwykłą osobowością w polskiej historii kultury. Można powiedzieć, że wręcz artystą totalnym. Uświadomiłem to sobie, gdy po raz pierwszy zobaczyłem mieszkanie i pracownię Starowiejskiego. Niestety nie było mi dane poznać osobiście samego artysty, ale liczne rozmowy z wdową po artyście, panią Teresą Starowiejską, uświadomiły mi, jakim wyjątkowym twórcą był właśnie Starowiejski. Jego plakaty, obrazy czy słynny teatr rysowania stały się wyrazem osobowości artysty. Niezwykłym dowodem tej wyjątkowej charyzmy są z pewnością jego szkice. Jak podkreślała często pani Teresa Starowiejska, Franciszek cały czas szkicował, poszukując odpowiednich form, czy to do scenografii telewizyjnej, czy to do plakatów. Pani Teresa, która poza tym, że często pozowała mężowi do obrazów, była chyba jego największą, można powiedzieć, fanką i znawczynią twórczości. Kiedy po raz pierwszy odwiedziłam Teresę i Franciszka Starowiejskich w ich mieszkaniu na Czerniakowie, na ostatnim piętrze bloku, mieszkaniu quasi muzeum, w mieszkaniu równocześnie pracowni artysty, to pamiętam, że byłam bardzo onieśmielona. Franciszek Starowiejski po przywitaniu się powiedział: o, widzę, że ma pani mocny uścisk dłoni, co to bardzo rzadkie wśród młodych kobiet. I w tym momencie poczułam się doceniona zarówno jako człowiek, jako partner do rozmowy, jak i jako młoda kobieta. Zrozumiałam, że to jest właśnie cecha wielkich dżentelmenów i wielkich dam, że potrafią do każdego mówić tak, żeby on czuł się zauważony, doceniony. 30 lat po opuszczeniu Krakowa Starowiejski miał w Krakowie pierwszą swoją dużą indywidualną wystawę. I towarzyszyła mu w trakcie przygotowań do tej wystawy kamera telewizji.
dosyć swobodnie Starowiejski z dziennikarzem wówczas rozmawiał i mówił o tym, jak wielką ma tremę przed otwarciem tej wystawy, ponieważ twierdził, że Kraków to miasto, z którego wyrósł i Kraków to miasto, w którym sztuka jest ważna. I w momencie, kiedy dziennikarz zapytał go o to, że jednocześnie ma też wystawę w Nowym Jorku, Starowiejski machnął ręką i mówi: Nowy Jork jest w tym kontekście nieważny, tam moje prace uzyskują wysokie ceny, natomiast w Krakowie to moja sztuka jest ważna i to tutaj moi profesorowie i koledzy ze studiów będą tę sztukę oglądać. I myślę, że dzisiaj Starowiejski by się zdziwił, że właśnie te najwyższe ceny uzyskuje w Polsce, a nie za granicą, tak jak było kiedyś i tak jak to sobie wyobrażał jako ten pierwszy Polak, który wystawiał w MoMA i miał tam pierwszą wystawę indywidualną jako pierwszy Polak artysta w 1985 roku. Pan Franciszek miał autentyczną pasję kolekcjonerską. Zbierał dawne rzemiosło, szczególnie zegary, brązy. Znał się znakomicie na technologiach, na warsztacie dawnego rzemiosła. Często posługiwał się taką maksymą, że jesteśmy tylko epizodami w życiu przedmiotów. To było bardzo widać, kiedy brał do ręki stary przedmiot. On naprawdę chciał żyć w tych dawnych czasach. Właśnie dlatego cofnął datowanie swoich prac o 300 lat, żeby chociaż trochę poczuć się częścią XVII wieku. Niezwykły człowiek, niezwykła osobowość, wielki artysta.